imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy wierni, zaraz po mszy świętej będzie możliwość otrzymania błogosławieństwa świętego Błażeja. Błogosławieństwo świętego Błażeja każdy po mszy świętej może otrzymać. Możemy pytać, drodzy wierni, dlaczego tak naprawdę Najświętsze Serce Jezusa chce, abyśmy co miesiąc o tej wielkiej tajemnicy Jego Najświętszego Serca wspomnieli? Jest to dosyć niezwykle, ponieważ ogólnie biorąc Kościół obchodzi swoje wielkie uroczystości raz w roku. Czy to Boże Narodzenie, czy to Wielkanoc, czy to inne uroczystości z życia Chrystusa albo z Matki Najświętszej. Zawsze po prostu ten cykl właściwy jest raz w roku. A jednak, kiedy Najświętsze Serce Jezusa objawiło się świętej Małgorzacie Marii Alacoque, wyraźnie domagało, że aby wierni w dziewięciu miesiącach kolejne przyjęli komunię świętą właściwie ku czci Jego Najświętszego Serca. I stąd właściwie w Kościele katolickim od XVIII wieku, a szczególnie w XIX-XX wieku, właściwie rozpowszechnił się ten zwyczaj, aby każdy pierwszy piątek obchodzić właściwie ku czci Najświętszego Serca. Chyba na tym miejscu wystąpi jakaś wielka inna uroczystość wyjątkowo. I pytamy Najświętsze Serce Jezusa, dlaczego tak jest? Otóż odpowiedź leży na samej tajemnicy serca Chrystusa. Serce Jezusa jest symbolem Jego miłości. Wszystkie Jego tajemnice są jednorazowe i raz w roku właściwie o nich pamiętamy. Ale nie wolno tylko patrzeć na same wydarzenie, na przykład na wcielenie Jego, ale na Jego narodzenie w stajence betlejemskiej, albo na Jego życie publiczne, na Jego cuda, na Jego mękę, na Jego krzyż, na Jego zmartwychwstanie. Te wydarzenia są bardzo, bardzo ważne, abyśmy uczyli się, kim jest Chrystus i co robi dla nas. Abyśmy poznali prawdę, tą prawdę o Bogu, prawdę o nas i przede wszystkim tą prawdę, przez którą Pan Bóg łączy nas do siebie i siebie i Boga, On sam właściwie zjednoczy się z nami. Na tym polega w ogóle cały sens historii świata i na tym polega cała prawda, o której Chrystus mówi, jam jest prawda. Ale Najświętsze Serce Jezusa daje coś większego, można powiedzieć nawet ważniejszego. Mianowicie podaje nam pobudki, przyczynę, dlaczego akurat obchodzimy taką tajemnicę. Dlaczego On chciał w ten sposób pojawić się u nas? Dlaczego On przede wszystkim, On właściwie chciał dokonać ten cud, a nie inny? Dlaczego właściwie chciał wybrać taki, a nie inny sposób, aby nas ratować od wiecznego potępienia i nam otwierać bramę niebios? Jest bardzo ważne, abyśmy czytali na tą przyczynę i o tej przyczynie niestety bardzo często nie myślimy. Oto przyczyną wszystkich tajemnic Pana Jezusa Chrystusa, wszystkich czynności, całego dzieła odkupienia, który właściwie chciał przeżyć na ten świat, przyczyną jest Jego nieskończona miłość. To jest właściwie ten płomień miłości Jego serca, który nieustannie zwraca się do Ojca Niebieskiego, aby Mu dać wszelki hołd i wszelką chwałę, a zarazem właściwie do nas, ten płomień miłości, aby rozpalać nas, nasze zimne serce, nasze obojętne serca, nasze właściwie zagubione dusze, abyśmy mogli po prostu być wypełnieni życiem Bożym, jak święty Paweł w lekcji dzisiejszej mówi, całą pewnością Bożą. O moi drodzy, właściwie to nam wychodzi bardzo ciężko, bardzo trudno, ponieważ jeśli człowiek gada dzisiaj nieustannie o miłości, prawie już nikt
nie rozumie tajemnicy miłości. I dlatego Najświętsze Serce raczej daje nam ten symbol, abyśmy go rozważali, niż jakieś wielkie pouczenia i traktaty, przez które być może dużo będziemy wiedzieli, ale mało rozumieli. Patrzmy więc na to Najświętsze Serce Pana Jezusa i pytamy właściwie jaka jest przyczyna, jaka jest motywacja, jaka pobudka, dlaczego ten wielki Bóg chciał stać się tak małym w jego cieluniu, chce stać się tak malutkim dzieciątkiem, dlaczego chce stać się do końca świata taką malutką hostią. Dlaczego on tak chce? Jaka jest jego pobudka? Przede wszystkim, aby dać swemu Ojcu wszelki hołd i chwałę, omnis honor e gloria, przez jego uniżenie, przez jego czyny, przez które on po prostu jakby znika, on chce wywyższyć swego Ojca. Chrystus stał się człowiekiem, aby przez to chwalić Boga, jak należy. I to jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, że to, co Pan Jezus Chrystus nam przedstawi, każde słowo, każdy czyn, każdy cud, każdy dzień, każda sekunda Jego życia, 33 lat na ziemi, jest kolejnym aktem miłości, kolejnym po prostu wybuchem tego płomienia miłości do Ojca. I co to jest ta miłość? To jest właściwie to oddanie bezgraniczne. Wszystko daje, nic zachowuje dla siebie. I nic zachowując dla siebie, to jest właściwie to, co widzimy. Co Pan Jezus Chrystus robi, kiedy przyjdzie na ten świat? On sam dla siebie nic. Dla Boga, dla Ojca wszystko i dla nas też wszystko. Chrystus staje się człowiekiem w Betlejemie urodził się. Dla siebie nic. Dlatego to skrajne ubóstwo, ta okropna nędza, abyśmy my mieli wszystko, co On miał dać. I On może nam dać wszystko. I chce nam dać wszystko. I to jest właściwie to serce. Nie tylko oddanie, ale też przekazanie to, co mam. To jest miłość. On daje, co ma. I tu musimy widzieć, Pan Jezus Chrystus nie dokonuje taki pobożny spektakl, albo piękny teatr, albo właściwie piękną grę, przez który będziemy po prostu podziwem pokłonić się przed Nim. Ale to wszystko, co nam pokazuje, jest naładowane tym oddaniem. Tyle nam daje, albo raczej chce nam dać przez każdą tajemnicę. I to jest po prostu ważne. Serce Jezusa tak pragnie, jeśli już tyle dla nas robi, abyśmy zrozumieli, co tak naprawdę dla nas robi, co naprawdę chce nam dać. I widzicie, co nam chce dać, to tego Jego serce może pokazać. To serce pokazuje, że Pan Jezus Chrystus daje nam takie cuda, taką zmianę, taką moc, taką potęgę, takie męstwo, takie światło, taką radość, takie pocieszenie, taką piękność. I brak mi słów, aby pokazać, co wychodzi z otworu Jego właściwie serca, które zostało otworem dla nas. To wszystko przychodzi z Jego serca. I jeśli Pan Bóg w każdej chwili wszystko nam daje, to w ciągu Jego tajemnic, w ciągu swego życia pokazuje nam szczególny aspekt tego totalnego, całkowitego daru, którym On jest sam. Czy to teraz właściwie On daje nam udział w Jego boskiej naturze, dlatego że On, Bóg, stał się człowiekiem, abyśmy my mogli stali się o cudowna zamiana z dziećmi Bożymi. Albo kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie do nas i weźmie na swe ramiona naszą nędzę i nasze długi, abyśmy my po prostu otrzymali cząstkę Jego świętości, niewinności, Jego piękności, Jego czystości i Jego wszystkie cnoty. Kolejna cudowna zamiana, to rozumiemy dopiero, kiedy patrzymy na to serce. Ten płomień ognia, który wychodzi z Jego oczu,
To serce, które płonie dla nas, daje nam zrozumieć coraz głębiej i całe życie, i powiem wam, całą wieczność nie będzie wystarczyć, aby rozumieć właściwie, ile Pan Jezus Chrystus w każdej chwili nam daje, albo raczej chce nam dać. I z tego powodu też Najświętsze Serce Jezusa błaga, abyśmy właściwie obchodzili te pierwsze piątki miesiąca, abyśmy otwierali się tej miłości, ją poznali, abyśmy nie byli ślepi wobec tego, co jest najważniejsze w dziele odkupienia. Zobaczmy jeden malutki przykład. Jutro kończy właściwie się cykl wcielenia, cykl Bożego Narodzenia. Jutro tak naprawdę i jutro zaczyna drugi cykl właściwie roku kościelnego, cykl odkupienia. Od jutra już wieczorem, już nie śpiewamy Halleluja, od niedzieli kapłan ubiera się w szatach fioletowych, zaczyna przedpoście. Zaczyna okres przedpościa, który prowadzi nas do Wielkiego Postu, do największych tajemnic naszego zbawienia. Możemy bo obchodzić jak normalnie, otwieramy nasze modlitewniki albo nasze mszaliki, będziemy po Boże to wszystko śledzić i podziwisz, tak Panie Jezu, dobrze, że tak jest, zaczyna się nas spawić, to robisz dla nas i ten cud dokonujesz dla nas i tą naukę dajesz i w ciągu każdego dnia, tego właściwie tych dni odkupienia, możemy na nowo coś uczyć o Pana Jezusa Chrystusa. To wszystko jest piękne i bardzo ważne. Ale to jest jakby tylko dopiero ciało, do którego trzeba dać duszę. Jest to właściwie po prostu jakieś wydarzenie, za którym stoi bardzo głęboki sens. I to musimy uczyć się, moi drodzy. I do tego mają prowadzić nas te pierwsze piątki. Mamy uczyć się, że jeśli Pan Jezus Chrystus na przykład w niedzielę zaczyna nam pokazać po prostu aspekt pokutny. Ta pokuta, którą jest teraz potrzebna, abyśmy mogli nas zbawić, abyśmy poszli do piekła, abyśmy mogli iść do nieba, abyśmy mogli po prostu być sprawiedliwi znowu przed Bogiem, skoro jesteśmy tak w pełni nieprawości. To wszystko Pan Jezus Chrystus, te przestrogi, te właściwie te poważne nauki, te wszystkie po prostu wymogi, na przykład post, ciemięźliwość, albo raczej po prostu właściwie usuwanie się od naszych nawogów, od naszych po prostu przyzwyczajeń, które łączą nas z światem i z diabłem, to wszystko za tym stoi niesamowite kochające oczy, niesamowite kochające serce, które za każdym słowem bije dla nas. Kiedy Pan Jezus otwiera swoje usta i mówi do nas, czyńcie pokutę, bo jeśli nie pokutujcie, wszyscy zginiecie. Możecie to wziąć jako po prostu ostrzeżenie jakiegoś proroka, który po prostu jak Eliasz po prostu ma swój miecz w rękach i aby już od razu zabić 450 kapłanów Baala. Ale możemy to zwiczyć po prostu ta troska, przede wszystkim ta miłość, która tak bardzo chce dać. I która tak bardzo chce, aby to zamknięte serce się odłożyło przez tą pokutę, aby właściwie rozumiało to, co to dostaje od Pana Jezusa Chrystusa, ten kolejny aspekt właściwie Jego życia albo roku kościelnego jest o wiele więcej niż wszechświat, o wiele więcej niż wszystko, co istnieje na świecie. Abyśmy stali sobie sprawę, że skarby są nam przygotowane w tym sercu Chrystusa, które jest otwarte, które chce jak rzeki po prostu wlewać w nasze serce te skarby, to dopiero jest możliwe, jeśli nie patrzymy tylko na różne aspekty naszej religii albo jeszcze na różne przepisy prawne naszej religii i doktryny, ale jeśli rozważamy to żyjące, kochające serce. I z tego powodu, moi drodzy, zachęcam was przed dzień tego nowego cyklu roku kościelnego, już rozpoczęcia właściwie tego czasu przedpościa i postu wielkiego, abyśmy po prostu trochę inaczej patrzyli na naszą wiarę, inaczej patrzyli na nasze właściwe nabożeństwa, na nasze uczestnictwo w Mszy Świętej. Uczestnictwo w Mszy Świętej, moi drodzy, to jest spotkanie serca ze sercem. Nic mniej, nic więcej. Spotkanie serca Chrystusa z moim nikłym, biednym, grzesznym, brudnym serduszkiem.
Spotkanie serca Bożego, które jest wypełnione po prostu wszystkimi darami, bogactwami, światłościami, pięknościami, z moim sercem, który jest nędzą, który nie ma nic, tylko brud i nędza i nieszczęście. I w ten sposób właściwie serce Chrystusa otwiera się. I teraz pod tym względem słuchaj, co to serce do ciebie mówi, rozważając na przykład Ewangelię, albo lekcję, albo inną modlitwę liturgiczną. W ten sposób właściwie to wyzwanie Najświętszego Serca, abyśmy co miesiąc pamiętali o Nim, którym jest właściwie, który jest same sedno naszego zbawienia, albo raczej samą intymność samego Boga, abyśmy w ten sposób byli rzeczywiście, jak będzie Paweł mówi, napełnieni całą pełnią Bożą i w ten sposób, w łatwy sposób nawet, mogli stać się świętymi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.